Od dzisiaj mieszkańcy gminy Świerklan za darmo do Wodzisławia Śląskiego już nie zajadą. Niejako w ramach rekompensaty mogą za to korzystać z gminnej komunikacji. Od 1 czerwca w gminie Świerklany kursują dodatkowe autobusy, którymi za symboliczną złotówkę można poruszać się na terenie trzech znajdujących się w gminie sołectw. Od 1 czerwca w gminie Świerklany kursują dodatkowe autobusy. Wprowadzamy naszą wewnętrzną komunikację, linię tutaj jankowicką i świerklańską, żeby połączyć te nasze sołectwa. Są to linie J1 oraz S1. Linia J1 obejmuje głównie teren Jankowic, linia S1 tereny Świerklan Górnych i Dolnych. Linie połączą ze sobą wszystkie trzy sołectwa. Liniami można poruszać się po gminie za symboliczną złotówkę. Komunikacja za złotówkę, bilet na obydwie linie plus 15 zł, jeżeli ktoś będzie chciał, to bilet miesięczny, tak samo na te dwie linie, więc myślę, dla mieszkańców to będzie, można powiedzieć, ułatwienie. Bo łatwiej będzie się dostać do szkoły, do urzędu, do kościoła czy do sklepu. A nawet stąd gdzieś na Świerklany Górne, gdzieśmy naprawdę tysiące kilometrów przedeptywały, nie jedna do pracy, żeby się wydostać, rano przede wszystkim. Przyda się, mamy koleżankę w Świerklanach, to będziemy przyjeżdżać częściej, jak będzie możliwość. Tak, myślę, że się to spiszy. Starsze no mają teraz ulgę, jakieś kurcze. Łatwe połączenie z gminą, nie? Od 1 czerwca nie można już korzystać z darmowej komunikacji do Wodzisławia Śląskiego. Ojej, a tak się wybiera jak 2 miesiące do Wodzisławia. Było powiedziane, że mamy darmową komunikację, tylko nie było dopowiedziane, że to jest tylko na 2 lata po wystąpieniu z MZK. I dlatego teraz linia MZK wraca. Darmowa komunikacja została zastąpiona odpłatną linią autobusową numer 228.